Dzień dobry. Obwody rejestracji, dyspozycji i wezwań w dźwigach licencyjnych. To jest tak naprawdę fragment całości obwodów różnych dźwigów, który występuje praktycznie w każdym przypadku i dotyczy zarówno sposobu rejestracji dyspozycji w kabinie, wezwań w dół, w górę. Ten obwód jest tutaj identyczny. Taki sam, jego zasada, przynajmniej konstrukcji, tam zawsze będą jakieś różnice czasami występować. Teraz chciałbym jednak opowiedzieć o samej zasadzie działania po prostu tej rejestracji. No i jak taki obwód wygląda? Tutaj mamy przykład, to jest obwód dyspozycji z typowego dźwigu o schemacie E1003. Dla każdego przystanku, każda dyspozycja, czy też każde wezwanie, jeżeli jest dwukierunkowość, no to w dół i w górę oddzielnie, ma swój przekaźnik, który rejestruje fakt, że ten przycisk został wciśnięty. Użytkownik jest łatwo w stanie stwierdzić, czy dane wezwanie czy dyspozycja jest zarejestrowana, ponieważ jednocześnie wtedy zawsze świeci się przycisk. Taką kolejną ciekawostką jest fakt, że w tych obwodach wykorzystano dwuuzwojeniowość tych przekaźników, czyli w momencie, kiedy wezwanie czy dyspozycja jest kasowana, no to nie jest przerywany obwód tego przekaźnika, tylko jest zwierany zamykany obwód jego drugiej cewki i przeciwprądem ten przekaźnik jest po prostu odwzbudzany. Jak to tutaj wygląda w przypadku takiego obwodu? On się tutaj powtarza dla każdego przystanku, dlatego ja może zaznaczę w momencie rejestracji. Tutaj jest, tak, to jest część wspólna dla wezwań czy tam dyspozycji w danym kierunku. Oni za chwilę. Natomiast każde pojedyncze wezwanie, czy też dyspozycja ma tutaj taką część, prawda, swoją, która się powtarza. I w tej części widzimy mianowicie, tutaj mamy właśnie ten przekaźnik, znaczy jego uzwojenia, który rejestruje ten fakt. Tutaj w tym miejscu i w tym miejscu się kanciasta, to jest zaznaczenie robi, nie wiem czemu, mamy oczywiście jego styki zwierne i w tym miejscu jest jakiś tam styk przekaźnika, który rejestruje położenie kabiny, tak, od wzorowania. W momencie, jeżeli to jest na przykład przekaźnik dyspozycji na przystanek trzeci, no to tutaj będzie automatycznie styk przekaźnika, który jest wzbudzony w momencie, kiedy dźwig znajduje się w obrębie przystanku trzeciego. No i ostatnią rzeczą, która tu występuje, no to jest oczywiście przycisk, który znajduje się w kasecie. Przycisk oczywiście składa się z samego przycisku oraz żaróweczki. Dodatkowo żaróweczka ma tam też ten opornik, ponieważ żaróweczka jest na 24 V, a zasilane jest to wszystko z 48. Tutaj należy powiedzieć, że na przykład żaróweczki są podłączone wszystkie do minusa zasilania, przyciski są podłączone do plusa tego zasilania. Tu jeszcze występuje taki zestaw styków, to jest opcjonalnie, ponieważ domyślnie one są zmostkowane. Także tutaj nie ma co się tym. W przypadku tego schematu to mamy jeszcze te styki 271, ale to są po prostu przyciski, które są w maszynowni i pełnią tak naprawdę identyczną rolę jak te przyciski do pierwszego i ostatniego przystanku. Też nas tutaj za bardzo nie interesują w tej chwili. Narysujmy może sobie, jak zachowa się ten przekaźnik w momencie, kiedy będziemy go wzbudzać. Zróbmy na razie takie pewne uproszczenie, czyli załóżmy, że tutaj stąd do minusa mamy po prostu zwarcie, nie ma tego styku, nie ma tego przekaźnika, do niego przyjdziemy za chwilę. No i w tym momencie przychodzi sobie człowiek, wyciąga palec, palcem wciska przycisk i w tym momencie tutaj robi się zwarcie. O. Więc prąd z plusa jest w stanie tutaj przepłynąć, tędy, tędy, tędy. No, pierwszą rzecz, którą widzimy, no to on zaświeca żarówkę. Od razu. Czyli jakbyśmy na przykład podłożyli papierek pod ten przekaźnik, żeby on nie mógł zadziałać, to na czas wciśnięcia przycisku ta żarówka też się zaświeci, ale jest to, nie jest w tej chwili to tak istotne. Dalsza część tego prądu poleci sobie tutaj przez cewkę pierwszą, 1, 2 i tędy do minusa. Ja pokażę, że ten przewód idzie do minusa. Co zatem można zauważyć? Ten przekaźnik się wzbudzi. W momencie, kiedy on się wzbudzi, no to
Tu nam zewrze ten styk oraz ten. Powiedzmy, że na razie nasza winda znajduje się na jakimś innym przystanku niż ten, na który został wciśnięty ten przycisk, więc ten styk 511 tutaj jest rozwarty. No, oczywiście chodzi o mnie o zestyk. Tak, powinno się mówić zestyk. Co się teraz stanie? Znów sobie pomijmy kolejną rzecz. Tutaj jest na przykład takie dwa zestyki. One tam służą do tego, żeby na przykład przy wciśnięciu przycisku stop te dyspozycje się skasowały. Więc również uprośćmy to po prostu do takiej sytuacji, że tutaj mamy ciach, no, sztywny przewód, czyli w tej kolumnie, tutaj w tym pionowym fragmencie przewodzie jest też plus zasilania. I w momencie, kiedy tutaj nam się to zewrze, ten zestyk 11-12, no to plus zasilania poleci tędy. Od tego momentu to oczywiście trwa dużo krócej niż ja o tym mówię, mianowicie tam to jest ułamek sekundy, kwestia po prostu czasu zadziałania tego przekaźnika. No w tym momencie użytkownik spokojnie może ten przycisk sobie puścić, zatem nawet troszeczkę za dużo się skasowało. No ale jak go puści, no to oczywiście prąd poleci tutaj tędy przez ten zestyk, który się zwarł przez cewkę, tam do minusa. No i to oczywiście będzie podtrzymywać ten przekaźnik w stanie wzbudzonym, więc on już nie odpadnie sobie, tylko będzie trzymał. No i tutaj dorysuję to z powrotem, ponieważ prąd również przez ten zestyk popłynie przez żarówkę, więc ona też będzie sobie świecić. W tym momencie pozostałe obwody naszej windy w jakiś tam sposób zareagują sobie na to wezwanie czy tam dyspozycję. Możemy się domyślać, że będzie to polegało na tym, że winda zostanie uruchomiona, dojedzie do tego przystanku, na którym ta dyspozycja czy też wezwanie nastąpiło. No i w momencie właśnie, kiedy nasz dźwig wjedzie na ten przystanek, no to wzbudza nam się ten przekaźnik 511 dla danego przystanku, czyli zbiera nam się ten fragment obwodu, tak? Tu mamy znowuż minusa. Ten 501, 13, 14 był już wcześniej zwarty, no bo mamy przekaźnik wzbudzony. I co się dzieje? Zamyka nam się ten fragment obwodu. Czyli prąd popłynie teraz również przez drugą cewkę tego przekaźnika. Co jest bardzo istotne tutaj, to jest to, że te dwie cewki są połączone przeciwsobnie, czyli w momencie, kiedy, to jest właśnie też na schemacie tutaj tą ukośną linią zaznaczone, jeżeli prąd płynie górną cewkę w kierunku 1,2, a w dolnej cewce w kierunku 4,3, nie odwrotnie, no to te prądy w tych dwóch cewkach wytwarzają przeciwne pola magnetyczne. Ja o tym tam już wspominałem na przykład w filmie o przekaźnikach właśnie dwuzwojeniowych. Także mówiąc w skrócie, w momencie, kiedy tutaj zostanie zamknięty obwód zarówno przez górne i przez dolne uzwojenie, no to ten przekaźnik, no, najzwyczajniej w świecie odpadnie. I w momencie jego odpadnięcia on sobie tutaj w tym miejscu przerwie obwód i w tym miejscu przerwie obwód. Kiedy tak się stanie, no to ten prąd przestanie przez ten przekaźnik płynąć. A ponieważ zarówno sytuacja, w której no, prąd płynie przez obie cewki, sprawia, że to pole magnetyczne się znosi, jest zerowe, ponieważ te cewki są identyczne, no, prawie identyczne w sumie, jedna ma 1200 ohmów, druga 1100, identyczną ilość uzwojeń, także tam to szczątkowe pole, które tu zostaje, no to jest znikome, tak naprawdę jakby go nie było. I tak samo w momencie, kiedy tu zostanie ten obwód przerwany w tym miejscu, no to ten przekaźnik również no, nie będzie przyciągał, więc ta sytuacja po prostu spowoduje, że cały prąd, jaki tutaj występuje, ciach, 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 wszystko trzeba skasować, znika. Przekaźnik jest odpadnięty i gotowy na
powtórne naciśnięcie przycisku. Oczywiście ja tutaj jeszcze uprościłem tą kwestię tych styków po prawej, za chwilę o nich powiem. Natomiast przy okazji taka istotna sprawa. Wyobraźmy sobie, że te styki, mianowicie ten oraz ten, nie działają jednocześnie. To znaczy, załóżmy, że ten styk, to jest strzałeczka, miała być linia prosta, że ten styk z jakiegoś powodu otwiera się troszkę później niż ten tutaj 13-14. Czyli gdybyśmy mieli taką sytuację, że prąd płynie tutaj. Tutaj, tak specjalnie narysuję w kawałku. No tu jeszcze też do żarówki, aczkolwiek to jest najmniej istotne. To, no powiedzmy, że ten styk jest jeszcze zwarty, a ten się już otwarł. Ta różnica w czasie jest niewielka, ale załóżmy, że jest wystarczająca, żeby stało się to, co ma się stać, co chcę powiedzieć. Jeżeli tu przerwiemy, to znaczy, że prąd w tej cewce przestanie płynąć. Ale ten styk jeszcze nie zdążył się przerwać, bo on się na przykład otworzy w momencie, kiedy kotwica poruszy się, no nie wiem, na przykład 1 mm więcej. I teraz w tym przekaźniku od tego momentu zaczyna prąd płynąć tylko przez jedną cewkę. Co to znaczy? Że jego pole magnetyczne przestało się znosić i on znowu zaczyna przyciągać. Jeżeli tutaj ta jego prędkość, bezwładność nie będzie na tyle duża, żeby zdążyć otworzyć ten kolejny styk i ta kotwica się zatrzyma i zawróci z powrotem w stronę, żeby przekaźnik przyciągał, no to tu cały czas zamknięte, tu się znowu styk zamknie, obwód się zamknie, co mamy? Dzwoneczek. Ten przekaźnik będzie robił zadzwonek, będzie buczał sobie, brzęcał, ale no nie otworzy się do końca. On będzie w takim stanie wibrującym, pośrednim. W każdym bądź razie no jest to dość niefajne. Nie powinno się tak dziać. Dlatego potem na późniejszych schematach też widziałem, że już zostało to nawet specjalnie zaznaczone, że ten styk właśnie 11-12 musi otwierać nie później niż 13-14. Gdyby właśnie się zdarzyła sytuacja odwrotna, czyli najpierw ten zestyk by się otworzył, no to sytuacja jest prosta. To jest jedyne doprowadzenie plusa zasilania tutaj do tego przekaźnika, oczywiście wykluczając sytuację, gdzie ktoś trzymałby wciśnięty przycisk. I w momencie, kiedy ten styk przerwie obwód, jakikolwiek prąd przez nasz przekaźnik przestaje płynąć, przekaźnik się otwiera bezpowrotnie i wszystko wraca do normy. Także w momencie, gdyby na przykład zdarzyła się w praktyce taka sytuacja, że ten przekaźnik właśnie zamiast się odzbudzić, to robi sobie zadzwoneczek, brzęcy i tak się dziwnie zachowuje, no to, no cóż, pozostaje tylko dogiąć lekko te styki i upewnić się, że właśnie 11 i 12 otwiera się wcześniej przy odzbudzaniu, czyli pierwszy się zamyka przy zbudzaniu, niż ten 13-14. Dobrze. Następnym naszym krokiem, żeby zrozumieć tutaj działanie tego obwodu, no to jest ta część po prawej. Tutaj mamy mianowicie przekaźnik 527, w tym przypadku D, od dyspozycja. W przypadku wezwań jest to przekaźnik 527N, jak dół. Dlaczego N? No to trzeba odpowiedzi szukać prawdopodobnie w słowniku polsko-szwedzkim, ponieważ jest to jakieś słowo, jak się domyślam, z języka szwedzkiego, oznaczające coś w rodzaju dół. I w przypadku, gdy będziemy mieli schemat na zbiorczość dwukierunkową, tam będą przekaźniki do wezwań góra i one będą miały tutaj przekaźnik 527U. Tu jeszcze przy tym N występują te dwa styki. One tak naprawdę, no nie grałem tutaj żadnej roli, jeżeli chodzi o samą rejestrację. One są tutaj tylko i wyłącznie do tego, żeby ten przekaźnik 527N działał tylko i wyłącznie podczas jazdy w dół.
a nie działo podczas jazdy w górę. Nie interesuje to nas w tej chwili do końca. Tutaj właśnie dla dyspozycji tego nie ma, jest ta wersja, jest to tutaj prostsze, łatwiejsze do zrozumienia, bez zbędnych elementów. Mamy przekaźnik 529. W skrócie jest to przekaźnik zwalniania, czyli w momencie, kiedy dźwig schodzi na wolny bieg, będzie się zatrzymywał na przystanku, to przekaźnik 529 przyciągnie swoją kotwicę i ten zestyk tutaj się zamknie. Natomiast przekaźniki 527, one są do tego, żeby właśnie do tej części obwodów, które decydują, czy winda ma się zatrzymać, czy nie, przekazać informację, że na danym piętrze, na które aktualnie wjechała kabina, występuje zarejestrowane wezwanie bądź dyspozycja. I tu wchodzimy właśnie w dość ciekawy fragment działania tych obwodów. Oczywiście może być niejednokrotnie tak, że kabina, dźwig wejdzie w stan zatrzymywania się w momencie bez działania tego przekaźnika. No, prostym przykładem tutaj będzie właśnie tak, jak tam wyżej było widać, są te wezwania tylko w dół. No i w momencie, kiedy kabina będzie jechała w górę, ten przekaźnik 527N nie ma prawa działać. Ale jeżeli dojedzie do ostatniego wezwania, to tam gdzieś indziej w obwodach wybór kierunku, odpadnie przekaźnik wyboru kierunku, więc automatycznie załączy zwalnianie, żeby kabinę zatrzymać. No dobra, to może na początek załóżmy taką sytuację właśnie, że ten przekaźnik będzie działał. Czyli normalnie, kiedy wjedziemy na piętro, no to dość proste, tak? Wróćmy do sytuacji, gdzie mieliśmy tutaj wzbudzony nasz przekaźnik. Jeżeli, tu jest zamknięte, jeżeli byśmy dojechali na dane piętro, no to on się nie wzbudzi, on będzie cały czas wzbudzony, ponieważ nie kasujemy wezwania czy dyspozycji w momencie, kiedy przejeżdżamy dany przystanek. To szczególnie dotyczy wezwań akurat, ponieważ w przypadku wezwań w dół kabina jedzie do góry, więc nie będzie zwalniała. Ale na przykład dojeżdża do ostatniego, czy też z jakiegokolwiek innego powodu miałby się zatrzymywać, no to zostanie wzbudzony ten przekaźnik 529 i dopiero wtedy zamknie się nam tutaj obwód. Jak widzimy, sytuacja jest taka, jak wcześniej sobie rysowaliśmy już, czyli ten przekaźnik się wzbudzi, wszystko wraca do zera. Ale powiedzmy, że jesteśmy w sytuacji, w której tak się samoistnie nie dzieje, więc wtedy tutaj zamyka się obwód przez ten przekaźnik 527. No i co się dzieje? No teoretycznie na pierwszy rzut oka byśmy powiedzieli, oho, płynie prąd w dwóch cewkach w przeciwnych kierunkach, czyli przekaźnik 501 się odzbudzi. Nie, niestety tak nie będzie. On się nie odzbudzi. Dlaczego? Bo prąd w drugiej cewce płynie za mały. O co tutaj chodzi? Co to za magia? 527 jest tutaj wpięty, jest narysowane 1,4. To znaczy, że obie cewki tego przekaźnika są połączone szeregowo. Krótko liczymy, 1200 plus 1100 to jest 2300 ohmów oporności. Tutaj natomiast mamy tylko jedną cewkę, 4,3. To jest cewka, która ma oporność 1100 ohmów. To jest ta druga cewka, pierwsza ma 1200. No więc tu mamy 2300, tutaj 1100. No to tak z grubsza możemy powiedzieć, że to jest na tej cewce 1 trzecia tego napięcia, które będzie na cewce 1,2, bo 2 trzecie są tutaj. Dać sobie sprawę oma, licząc szeregowych oporników i tak i tam. No i co się teraz dzieje? Ten przekaźnik w tym momencie no, ma jedną całą napięcia minus 1 trzecią. Czyli tak jakby 2/3 tego pola oryginalnego, którego wcześniej przyciągnęło, na tym przekaźniku zostaje. Te 2/3 tego pola jest zdecydowanie wystarczające, żeby ten przekaźnik pozostał wzbudzony. Natomiast tutaj na tym przekaźniku 527D
też występuje tylko i wyłącznie 2/3 tego napięcia zasilania, ale ten przekaźnik 527 jest to przekaźnik dość wyjątkowy, ponieważ on ma tylko dwa zestyki, tylko dwie sprężyny stykowe, które kotwica musi popchnąć, więc tak z autopsji wiem, jak sprawdzałem, ten przekaźnik bez problemu jest w stanie się wzbudzić przy około nawet 6 V. Jeżeli się nie mylę, teraz nie pamiętam, czy to nie było czasem równolegle, ale na pewno coś okolice 6 albo 12. Mogę się mylić w tej chwili. W każdym bądź razie to napięcie jest tutaj zadziałania bardzo niskie dla tego przekaźnika. 2/3 z 48, no to zdecydowanie jest troszkę więcej i ten przekaźnik się wzbudzi. I w momencie, kiedy on się wzbudzi, on sobie tam wpłynie w innej części tych schematów. Już nie wnikajmy, gdzie dokładnie. No, on przekaże informację. Ej, windo, tu jest przystanek, na którym wypadałoby się zatrzymać. Na co winda się zastanawia? No dobrze, to się zatrzymam. I to zastanowienie będzie skutkowało wzbudzeniem się przekaźnika 529, który mówi o tym, że winda zaczyna zwalniać, żeby na przystanku się zatrzymać. A jeżeli 529 zostanie zwarty, to dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, cewka tutaj 527 zostaje zbocznikowana, zwarty jej obwód, więc ten przekaźnik się wzbudza, ale on już nie jest do niczego więcej potrzebny. On już swoją rolę spełnił, zadziałał na ułamek sekundy, zaraz potem odpadł z powrotem i to było jego całe zadanie, tak? Natomiast tutaj, no, wracamy do naszego punktu wyjścia, czyli mamy cewkę 4-3. Od plusa zasilania do minusa zasilania, połączoną bezpośrednio, podobnie jak cewka 1-2. Napięcie na obu cewkach jest identyczne, prąd identyczny. Tam, no, pomijając tą różnicę, to 1100-1200 ohmów, ona nie ma tutaj aż takiego znaczenia. No, krótko mówiąc, pole magnetyczne się znosi. Przekaźnik 501, bądź tam 502, 503, 504, tej rejestrujący dyspozycję wezwanie, odpada. Wezwanie czy też dyspozycja została skasowana, winda się zatrzymuje. No, tu zostaje nam jeszcze pewien taki mankament. Może tak, przekaźnik się odzbudził, tak? Czyli ja sobie tutaj zmarzę całą tą część obwodów. O, to mogło akurat zostać. Ale powiedzmy, że w tym momencie przychodzi klient, no właśnie to miało zostać, przychodzi klient i wciska sobie przycisk. To jest właśnie ta niedoskonałość tego obwodu. Wciskamy przycisk, czyli zamykamy taki obwód. Zaczyna oczywiście świecić żarówka, mało istotne w tej chwili. Zamyka się obwód tutaj przez pierwszą cewkę. Przekaźnik się wzbudza. Dodam, że przekaźnik 529 nie odpada po skasowaniu dyspozycji czy wezwania. On zostaje wzbudzony aż do zatrzymania się kabiny. I teraz, w momencie, kiedy przekaźnik nasz dyspozycji, ten 501, się wzbudzi, no to zamyka nam się ten obwód, tak? I przy okazji tutaj też. Ale cały czas trzymamy wciśnięty przycisk. Czyli mamy obie cewki zasilone, przekaźnik odpada. Czyli znowu tu się przerywa. Zostaje zasilona jedna cewka, więc przekaźnik się wzbudza. Zamyka swój obwód na drugą cewkę, więc mamy dwie zasilone w przeciwnych kierunkach, więc znowu odpada, znowu się wzbudza. No tu właśnie mamy taki przypadek, gdzie ten przekaźnik robi zadzwonek. No i jest to, nie jest to spowodowane tam, nie wiem, złym wyregulowaniem jego styku, tylko po prostu, no, taki jest ten obwód, tak został zaprojektowany, taki jest jego mankament. Krótko mówiąc, po prostu w momencie, kiedy winda dojeżdża już na jakiś przystanek i my wciśniemy wezwanie bądź dyspozycję właśnie na ten przystanek, i oczywiście jak puścimy przycisk, to on zgaśnie. Na czas, jak go będziemy trzymać, przycisk będzie się świecił, natomiast przekaźnik będzie robił dzyń, 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 dzyń. Będzie sobie dzwonił.
taki mankament. Jak się winda zatrzyma, przekaźnik 529 się odwzbudzi, no to zakładając, że użytkownik dalej trzymał przycisk, no to już w tym momencie ten przekaźnik 501 zbudzi się na stałe, on zostanie wzbudzony i dopiero jak winda sobie pojedzie na inne piętro, wróci, no to go skasuje po raz ponowny. Poniekąd też moglibyśmy powiedzieć, że jest to jeszcze taki kolejny mankament tego obwodu, że właśnie no, stoi sobie powiedzmy winda na jakimś piętrze, wciskamy przycisk właśnie tego piętra, on zostaje nam podświetlony. Oczywiście mówimy o sytuacji, już ten 529 się odzbudzi, jak ta winda już stoi. Jeżeli żaden inny nie będzie wciśnięty, ta winda tam zostanie, no bo wybór kierunku nie zadziała. W momencie, jak wciśniemy przycisk jakiegokolwiek innego piętra, kabina odjedzie, po czym wróci, dopiero kasując tutaj to, na którym stała. Nie? Ja tutaj pokażę jeszcze tak w praniu może, jak takie wezwanie działa, bardziej na żywo. Wciśnijmy sobie zatem przycisk na przykład na piętrze trzecim. Tak. Kabina nam ruszyła. Troszkę zwolnimy tempo. Tak. I teraz, o właśnie, nawet już za ten. Znaczy w sumie jest dobrze. Mamy wzbudzony nasz przekaźnik. Wzbudza się przekaźnik 527, który gdzieś tam dalej powoduje wzbudzenie się tego 529. On się wzbudził i odzbudza nam przekaźnik 501 oraz 527. Jak sobie odpauzujemy, kabina jedzie dalej, 529 zostaje wzbudzony, przyspieszmy trochę do czasu zatrzymania. Wezwanie czy też dyspozycja została skasowana. Tak jak mówiłem, jeżeli wciśniemy na to samo piętro, on zostaje wzbudzony, kabina się nie ruszy, ale możemy pojechać na inne i ona nam wtedy wróci. To jeszcze pokażę szybko, czym zaskutkuje. O właśnie. Gdybyśmy wcisnęli przycisk, zanim 529 odpadnie. Tutaj taki przykład, dlaczego właśnie 527 tutaj ma te dodatkowe styki. Zróbmy sobie na przykład trzy wezwania w dół. Pełna prędkość. I teraz, no właśnie, tu mamy przerwany obwód. Więc 527 nie zadziałał. 529 tutaj się wzbudził, mimo braku wzbudzenia tego 527, z powodu tego, że wybór kierunku góra został wzbudzony w innych obwodach, ale to nie będziemy teraz o tym mówić. W każdym bądź razie 529 jest dla tych obwodów o tyle ważne, że mówi, że kabina zaczyna zwalniać, że będzie stawać i należy wezwania czy dyspozycje skasować. Przy okazji jeszcze dodam, że w przypadku zbiorczości dwukierunkowej, w momencie, kiedy kierunek ruchu kabiny jest niezgodny z tym, jakie wezwanie jest zarejestrowane, no to nie są kasowane wszystkie góra i dół, tylko odpowiednie, tak? Tutaj w tym prostym schemacie jest ten styk 529 bezpośrednio wpięty, więc nawet gdybyśmy jechali w górę i byłaby zarejestrowana dyspozycja, która spowodowałaby zatrzymanie się kabiny na danym piętrze, to wezwanie, mimo że w dół, też jest tutaj kasowane, bo jest to akurat prosty obwód. W schemacie 1005, czyli tym dwukierunkowym, jest kasowane tylko wezwanie albo kierunku góra, albo kierunku dół, w zależności w którą stronę kabina się porusza. Dyspozycja kasowana jest zawsze, z definicji, ponieważ no, ludzie z kabiny wysiądą zawsze przy pierwszej, najbliższej okazji. Nie będą czekać przecież, aż kabina zawróci.
To by było chyba na tyle w temacie. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, co tutaj udało mi się opowiedzieć. Tak jak mówiłem, we wszystkich schematach jest to bardzo podobnie rozwiązane. Tutaj występują oczywiście różnice, tak jak mówiłem, tam przy tej dwukierunkowości, że ten 529 ma inne tam warunki tego zatrzymania. W przypadku wezwań też, jak jest grupa na kilka dźwigów, no to jak są przekaźniki wspólne tych wezwań, to ten obwód, właśnie tą prawą część, mamy powtórzoną tak jakby dla każdej kabiny, ponieważ każda z kabin jest w stanie dane wezwanie skasować. Też mogą występować jakieś różne styki w przypadku, gdy jest podział na przykład na strefy. Tam jeszcze w dźwigach szpitalnych dochodzą jakieś dodatkowe kwiatki, ale zasadnicza podstawa działania to, że jest właśnie na tych dwóch cewkach przeciwsobnych zrobiona ta rejestracja, to kasowanie, i że jest ten przekaźnik 527, który niejednokrotnie jest tutaj właśnie wrzucany w szereg i, co jest ważne, w momencie, kiedy te cewki, czyli 527 i ta odzbudzająca tych 501, 502, 503, 504, dodam, że 503, 504, to jak jest w dół i w górę oddzielnie, są wrzucone w szereg, no to ten przekaźnik rejestrujący się nie odzbudza, ponieważ no ta cewka odzbudzająca ma zdecydowanie za mały prąd, żeby go odzbudzić. To by było chyba w takim razie na tyle. Ja dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.